Wybierając się za granicę w ogóle, należy zatroszczyć się o siebie i najbliższych, jak również o swój pojazd na wypadek jakiejś awarii. Co prawda z pomocy medycznej nie musiałem korzystać, ale z pomocy technicznej już tak i mogę o jednej z opcji coś napisać. No ale po kolei. Ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest karta EKUS, czyli Europejski Certyfikat Ubezpieczenia Zdrowotnego. To jest kolejny plastik obok dowodu osobistego, prawa jazdy czy karty kredytowej. Wydawany on jest bezpłatnie przez oddziały NFZ, całkowicie bezpłatnie, na okres 12 miesięcy, od ręki praktycznie. Wystarczy wypełnić prosty wniosek i podejść do wolnego stanowiska w NFZ, no i karta zostanie wydrukowana od razu. Niestety, NFZ w przypadku leczenia za granicą wszystkiego nie pokryje, więc warto zakupić dodatkowe ubezpieczenie w jakiejś firmie ubezpieczeniowej. Chociażby na wypadek konieczności transportu medycznego z Chorwacji do Polski. Pamiętajmy, że chorwacki system zdrowotny pracuje na nieco innych zasadach niż w Polsce i nie jest on całkowicie bezpłatny. Nawet proste zabiegi, jak borowanie zęba u dentysty, jest częściowo opłacane przez samego pacjenta. Aby tego uniknąć lub zminimalizować wydatki, należy takie dodatkowe ubezpieczenie sobie i swoim bliskim sprawić bezwzględnie. Ja nie musiałem z tego korzystać, więc nie wypowiem się, czy to działa i jak to działa. Drugim ubezpieczeniem, jakie należy sobie sprawić, to ubezpieczenie assistance na wypadek awarii poza granicami kraju. Niestety, motocykle, które są starsze niż 5 lat, mają tutaj nieźle pod górkę, bo po przekroczeniu tego limitu liczba ubezpieczycieli, którzy chcą taki pojazd ubezpieczyć, dramatycznie spada. Ja na przykład dysponuję 20-letnią Hondą VFR 800, więc łatwo nie było. Niemniej udało mi się znaleźć firmę współpracującą z firmą Allianz, która zajmuje się takimi ubezpieczeniami. Moja wina, że skorzystałem z usługi tej firmy, bo jakby wczytać się w warunki ubezpieczenia, to jest tam napisane, że w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia mam zagwarantowaną lawetę do 250 km. A do Polski jest prawie 1000 km, więc w praktyce zawiozą mnie do najbliższego mechanika, który ewentualnie wymieni mi świece albo na swój koszt zorganizuje sobie transport do Polski. Więc ubezpieczenie co najwyżej teoretyczne niż praktyczne. Z tego ubezpieczenia miałem nieszczęście korzystać w drodze powrotnej do Polski, kiedy padł mi alternator w motocyklu i skończyło mi się ładowanie. Wyglądało to tak, że skontaktowałem się z agentem w Polsce, którego numer miałem na ubezpieczeniu i podałem adres, pod którym stoję. Szczęśliwie dla mnie nie było to szczere pole, a zakład wulkanizacyjny, więc łatwo było to miejsce zlokalizować. Polski agent skontaktował się z agentem w Chorwacji, a ten organizował resztę, czyli lawetę i zakład, który mógłbym je naprawić. Niestety to była sobota, więc zdecydowana większość zakładów była zamknięta. Zostałem zawieziony do elektromechanika pojazdowego, który chyba liczył na przepalony regulator napięcia. Niestety padł alternator, a pan mechanik stwierdził, że jest weekend i może załatwić coś w poniedziałek, ale niczego nie obiecuje, no bo nie wiem, czy taki alternator znajdzie. Generalnie miałem wybór: czekać do poniedziałku bez żadnych gwarancji na sukces albo wykombinować coś samemu. Na szczęście miałem u boku Marcina, który bezbłędnie wykombinował, że wrócimy na dwóch akumulatorach, które i tak mieliśmy. Ja mu oddałem swój akumulator rozładowany i zapaliliśmy go na pych, a jego naładowany wsadzimy do mojego motocykla i zajedziemy bliżej nieokreślony kawałek. Podziękowaliśmy więc temu super mechanikowi i laweciarzowi za współpracę. Chwilę potem odezwał się agent z Polski, który otrzymał informację z Chorwacji, że zostałem nie tyle naprawiony, co usprawniony. Co mnie bardzo zdziwiło, bo nikt nic nie zrobił. Motocykl jak nie działał, tak dalej nie działa. Ale to, co usłyszałem później, po prostu mną wstrząsnęło. Nie wiem, czy bardziej ze złości, czy ze strachu, co dalej. Otóż agent powiedział, że tę awarię uważa za zakończoną. Jeśli zadzwonię do tej firmy w tej samej sprawie z prośbą o pomoc, to owszem, uzyskam taką pomoc, ale to będzie pomoc odpłatna. Tak więc w niezbyt elegancki sposób zamieniono mi lawetę z 250 km na niecałe 20 km oraz praktycznie anulowano dalszą pomoc techniczną. Dla nich sprawa pozostała zamknięta. Dlatego doświadczony takim zachowaniem się ubezpieczyciela szczerze odradzam ubezpieczenia w firmie Allianz, bo niestety, ale pomocy nie uzyskacie lub będzie ona bardzo iluzoryczna, tak jak w moim przypadku. Na moje szczęście Marcin był przy mnie aż do przyjazdu do Opola i po prostu doładowywał mi akumulator swoim motocyklem jadąc za mną. Tak mniej więcej po około 100 km
bo na niewiele więcej pozwalało jedno ładowanie, musieliśmy się zatrzymać i znowu wymienić się akumulatorami. Jazda była oczywiście bez świateł i innego obciążenia, aby silnik mógł pracować jak najdłużej. Niestety uniemożliwiło tą jazdę po zmroku, więc noc przeczekaliśmy na stacji paliw na Węgrzech. Po świcie ruszyliśmy dalej, znowu skokami co około 100 km. Łącznie z Zagrzebia do Opola przejechaliśmy około 800 km bez prądu w moim motocyklu. A co jakby nie było Marcina? Dziękuję więc serdecznie za takie ubezpieczenie firmie Allianz. Teraz jak będę wyjeżdżał, to wykupię sobie ubezpieczenie w innej firmie, może droższe, ale zwrócę uwagę na to, żeby obejmowało lawetem do samego Opola. Nigdy nie wiadomo, co się może zepsuć, a samemu zepsutym motocyklem 1000 km od domu to trochę słaba perspektywa, zwłaszcza jak ubezpieczyciel z mechanikami cię olewa zwyczajnie. W tym odcinku już dość tego smucenia. W kolejnym odcinku będą już same najlepsze rzeczy, czyli jak wygląda Chorwacja okiem motocyklisty. Zapraszam serdecznie do oglądania. Cześć!